Piątkowy wieczór był dla dzieci z osiedla Wichrowe Wzgórze niezwykły i magiczny. Wszystko za sprawą przedświątecznego spotkania zorganizowanego w Domu Kultury Bajka. Taką niespodziankę dla najmłodszych przygotował Dom Kultury, Rada Osiedla i Jednostka Samorządu Pomocniczego Nowe Winogrady Północ. Na początku dzieci obejrzały bardzo mądre i pouczające przedstawienie przygotowane przez grupę teatralną z Krakowa. Mam jeszcze dla ciebie ten piękny złoty królewski płaszcz. Złoty płaszcz, zobaczcie! Płaszcz godny króla przymierzego. Zobaczcie, zobaczcie. Tak. I to pasuje jak ula, spójrzcie. Nie, no, teraz. Aj, to piękny, cały ze złota. Zawsze o takim marzyłem. Spójrzcie, teraz już wyglądam jak na króla przystało, prawda? Dzisiaj w Domu Kultury Bajka mamy bajkowe Mikołajki i z tejże okazji teatrzyk z Krakowa przedstawi nam spektakl teatralny pod tytułem Złota Kaczka. Później po przedstawieniu będą zabawy i zabawy ze świętym Mikołajem. Zapomniałem, że nie mogę się z nikim podzielić. Dałem słowo księżniczce. Kurde, zapomniałem o tym. To po co mi te pieniądze, skoro nie mogę się z nikim dzielić? Po co mi one? Do czego mi potrzebne? Właśnie, muszę sobie coś jeszcze kupić. Grudzień to szczególny, wyjątkowy i magiczny czas dla wszystkich dzieci. Z niecierpliwością czekają na przybycie Mikołaja. Raz w roku właśnie pojawia się i dzisiaj w Domu Kultury Bajka będzie gościł, dał znać, że przed 18 pojawi się na scenie. I z wielkim uśmiechem na twarzy dzieci właśnie czekają na tą wyjątkową postać. Wiemy, że dla wszystkich oczywiście przygotował słodycze. Proszę cię, tylko kawałek chleba. Głodna jestem i nic dziś nie jadłam. Ale ja też dzisiaj nic nie jadłem, bo od rana na zakupach jestem. Nie miałem czasu, żeby jeść. O. Proszę cię, tylko troszkę drobnych. Drobnych też nie mam, same grube mi zostały. Mogą być grube, ja nie pogardzę. Tak to by każdy chciał. Do pracy byś się wzięła. Odejdź stąd. Ale ty mi nie chcesz pomóc? Czy nie możesz mi pomóc? No nie chcę. To znaczy, no, nie mogę się podzielić z tą babcią, bo dałem słowo księżniczce, prawda? Po przedstawieniu przyszła pora na odwiedziny wyczekiwanego gościa z dalekiej Laponii. Jak co roku święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i przybył w towarzystwie miłych śnieżynek z workiem pełnym prezentów. Witam wszystkie dzieci, wszystkich rodziców, wszystkich państwa. Przybyłem z dalekiej Laponii samochodem, ponieważ brak śniegu. Dzisiaj przypadła mi rola, którą mam odegrać, to jest tak świętego Mikołaja. Nie ukrywam, mam tremę, ponieważ to jest mój życiowy debiut. Pomagają mi dwie radne, pani Martyna i pani Marta. Są śnieżynkami do pomocy. Angażujemy się w tego typu akcje, oczywiście pod ścisłym kierownictwem personelu Domu Kultury Bajka. Iga, bardzo popularne imię. Czyli zaczek, jakieś... Ale Zoja. Zoja, proszę bardzo. I proszę pana. Proszę uprzejmie. A szczeniak na Wigilię, wiadomo. Każde dziecko mogło porozmawiać z Mikołajem i poprosić go o wymarzony prezent. Od Mikołaja dostać dla babka ciuchcie, dla mamy loka, dla mnie jojo. Słuchaj. Ja jestem Ula i powiedziałam 3 MC. Rozumiem. Z okazji Mikołajek wszystkim dzieciom życzymy dużo, dużo radości i uśmiechu na cały rok. Dużo uśmiechu na twarzy, ale szczególnie co najważniejsze, myślę, to tych chwil spędzonych z rodzicami, z najbliższymi, aby wspólnie mogli się cieszyć tym magicznym, grudniowym czasem. Z tego miejsca dla państwa, dla wszystkich pociech, zdrowia, szczęścia,
wszystkiego najlepszego, udanej zimy. No, to jest właściwie początek fajnych prezentów, no i przede wszystkim miłej zabawy. Iga, Iga, proszę. I Liza, Iga. Tego dnia każda dziecięca buzia była uśmiechnięta, a Mikołaj obiecał, że jeszcze odwiedzi najmłodszych w Wigilię Bożego Narodzenia. Wszystkie prośby zostały przyjęte, będą przyjęte dalsze. Prezenty zostaną dostarczone na Wigilię. Czy to jest jasne?